przetrwanie. Chęć walki, przetrwania, żeby było, że można inaczej. To jest ostatni moment, żeby zapytać tych, którzy jeszcze żyją, którzy jeszcze mają jasny umysł, o tą ich walkę, o to ich zaangażowanie w odzyskiwanie wolnej Rzeczpospolitej. Niektórych naszych starszych kolegów skatowano do tego, że są inwalidami dzisiaj. Wspieram fundację jako wspólnota pokoleń. Wcześniej też poniekąd byłem beneficjentem tej fundacji. Tak? Akurat to dotyczyło głównie paczek świątecznych. W dużym stopniu pomogły mi przynajmniej przetrwać, nie głodując. Wspieraliśmy opozycjonistów, zresztą nie tylko dlatego, że i też kombatantów. Jeżeli ktoś dostanie paczkę, to sobie o nim przypomniała Solidarność, oczarowani. Wspólnota pokoleń rzeczywiście łączy pokolenia. W tej chwili pracujemy nad projektem zbierania relacji dawnych członków Solidarności Walczącej. Przeprowadzamy z nimi wywiady, dokumenty i zdjęcia fotografujemy po to, żeby umieścić je później w cyfrowym archiwum, które będzie dostępne dla internautów. Każdy będzie mógł wejść i wysłuchać relacji świadka historii. Wspólnota pokoleń. Jest to naprawdę wspaniała fundacja. Połączenie dwóch generacji, która coś przeżyła i czegoś nie przeżyła. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji opartej o nowoczesne technologie i najnowsze rozwiązania cyfrowe. Naszą propozycję kierujemy przede wszystkim do młodzieży. Jesteśmy w stanie zmienić postrzeganie historii wielu młodych osób, ale też uświadomić, jak wielu bohaterów mijają codziennie na ulicy. Zamiary mamy duże. Staramy się rozwijać, na wszystko jesteśmy otwarci.